Witam wszystkich w kolejnym vlogu. W tym vlogu będziemy obrywać kartofle. Obrywać, obsypywać taką oto dziabką. O, jest to pierwsze obrywanie ich w tym roku. Pierwsze obrywanie po posadzeniu oczywiście. Już zaczynają niektóre kwitnąć. O, kwiatuszki mają. Tam już jeden zakwit nawet. No i cóż. Przyszedł najwyższy czas, żeby ich obryleć, bo już na jednym nawet widziałem małego jednego kartofelka, więc zaraz będą się wysypywać z rydlinek i trzeba to zrobić. Taką dziabką jest wygodniej niż szpadlem. Próbowałem na szpie szpadlem, ale mi to nie wychodziło. Więc teraz działam taką dziabką, motyką czy gracką, jak tam kto woli to nazywać. Nawet w miarę wzeszły. Są trzy takie rydlonki sadzone po śliwkach i tutaj jeszcze mam krótkich 6 takich. Jeszcze mnie czeka ich obrydlenie. No i cóż, dzisiaj trochę taka przerwa w padaniu. No tak to dzień w dzień deszcz, dzień w dzień te burze pada. Nie ma nawet kiedy opryskać na zielsko. Zielsko już tutaj to odrosty, ale o tam dalej w śliwkach widać, że jest masakryczne zielsko. Zdążyłem tylko opryskać przed tymi deszczami te jabłonki. W jabłonkach na trawę zdążyłem opryskać z tego, co był film. Zachęcam do obejrzenia. I zdążyłem tylko tam opryskać. Już następnego dnia padało. I tak już 2 tygodnie się to ciągnie. Jeszcze mam nieopryskane. Przejdziemy się kawałek dalej. Zostawimy motyczkę. Kawałek się przejdziemy po polu. I właśnie tak to jest. Jak się przyjdzie z roboty, przyjdzie się człowiek o tej godzinie 5 po południu, zje. A tak jak dzisiaj nawet przyszedłem, szedłem do domu, zaczęło padać. Całe pieseczki. Zaczęło padać. Ale na szczęście nie padało dużo. Jakoś te burze się rozeszły, poszły sobie. I można coś podziałać. Wiśnie. Spojrzymy sobie na wiśnie, jak wyglądają. Trochę na niektórych drzewach jest więcej, mniej i na niektórych. Co z tego? Sporo spadło. No już widać. Nawet zaczynają się dojrzewać. Nie wiem, czy to po prostu od za dużej ilości wody. Nie, myślałem, że pękło, ale jeszcze na szczęście nie. Bo czereśnie na przykład popękały bardzo. Kolega właśnie ma i wszystko, duża część popękanych jest. Truskawki pękają, te, co ja mówię, czereśnie pękają, truskawki gniją. Zaraz się przejdziemy na truskawki, to wam pokażę, jak gniją. Nie zdążą się dojrzeć, a zielone są i gniją. Liście tylko są w tym roku na drzewach bardzo duże. To tak, o, to łantunówki ładne. Któryś tam owoc będzie, szarlotki się zrobi. O. Nie jest to dużo, bo te drzewa wpadły mi w przemienność. Owocowanie zresztą łantunówka ma do tego skłonności, więc o, tutaj ligolek. Nie, co ja mówię, idaret. I tu cały rządek młodych idaretów też. O, zobaczcie, jakie są truskawki. O, jak nie zeżrą szpaki, to gniją. O, prosty przykład. O, nie dość, że nie dojrzała, już brązowa, zgnita. Obok następna. Tu tak samo. Nie dość, że zeżarte, to jedna zgnita. Druga zgnita. To jest zgnite. To może na filmie nie widać. O, tutaj widać. O, o, kabrązowa woda wleciała. Wszystko gnije. Jest masakra z tą pogodą w tym roku. No. Nie rozpieszcza rolników i sadowników, niestety. Ale coś się poradzi. Jak nie była susza, to teraz jest woda. Jakie tu chaszcze porosły, jakie pokrzywska. O matko. Bardzo się zrobiło. Zarośnięte. Nawet trawę na podwórku nie mogę skosić, bo cały czas jest mokra. No, trawa na podwórku jest na wysokości, wysokością dosięga do tej tutaj skoszonej. Położę wam telefon, to nie widać. Widać wysoko. No nie ma, no jest. Nawet nie jest do kostki. Niedawno kosiłem. Kosiłem przed pryskaniem na zielsko i właśnie też z tego był film. Kosiłem dlatego, żeby
obkosić sobie, przejechać, obkosić, trochę poobrywamy tych wilków, żeby nie później było mnie roboty. Kosiłem, żeby przejechać sobie, wykosić, zobaczyć tam, gdzie będę jechał z kosiarką, przejechać raz, a resztę wypryskać w miarę możliwości. O. A resztę w miarę możliwości wypryskać. No to kosiłem też 2 tygodnie temu. I tak jeszcze nieduża trawa urosła, nawet. Powiem wam. Już mogę powiedzieć. Teraz są idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Ja się mogę tak wyrazić. Bo jest wilgotno, mokro wręcz. I w dzień przywali temperatura, tak jak dzisiaj, było bardzo gorąco. Było około 30 stopni. A teraz jak przyszedł ten deszcz, zrobiło się nagle 22. Było bardzo gorąco. I tak, żeby się tym bardziej rozwijają. Przejdziemy sobie na czereśnie, zobaczymy. Też ich przerzedziło. Jedno drzewo mam tylko, znaczy w sumie 3. Tutaj mam majowe, ale to już zjadły szpaki. Tu jest, nie wiem co to jest, to burlat, ale burlat to już jest chyba dojrzały. Nie wiem co to jest za drzewo. I tam mam jeszcze jedno. Tamta jest najpóźniejsza. A te już widać pomału zaczynają dochodzić. A to już zdziobana. Pomału zaczynają dochodzić, ale... Co z tego? Trzeba firankę założyć na drzewo, żeby szpaki nie zjadły. Przejdziemy do warzywka. Zobaczymy jak tam. Udało mi się wypielić wreszcie to warzywo. Nie wiem co się stało z pomidorami. Tymi moimi z rozsady. Zobaczcie. Czy ich po prostu były za mokre, za wilgotne, przyszło słońce, sparzyło. One wyglądają trochę jak po mrozie. Czy ich już zaraza bierze? Może i zaraza ich bierze. Możliwe. Ten koper jest wyhodowany, żeby go skroić i zamrozić. Tam zaraz będzie lada chwila grywany. To zrobi im miejsce, ale nie wiem co się dzieje. Czy jest po prostu za mokro. Marchewka nawet ładnie wyszła i pietruszka. No i pietruszki to już któryś rok nie mogliśmy się dochować i wreszcie się udało. Celery, pory też ładnie poszły. I buraki ładnie wzeszły, ale zobaczcie, że też coś im jest nie tak. One nie wyglądają tak jak powinny. Też żółte liście się robią. Na moje oko to za dużo wody. Po mojemu. Tu mam jeszcze truskawkę takiego grudeczku. Nawet się jedna uchowała niezdziobana. Ta jest trochę draśnięta, ale też ją zjemy. O. Powiem wam, nawet te truskawki nie mają smaku. Tą zgnieliznę już też smakują. Patrzę, czy to nie mszyca, ale to coś innego, czy to nie jest wujka czasami. Ale im mszycy też jest pełno. Nie pozostaje nic innego jak pryskać, tylko pytanie, dobre, teraz kiedy? Jak cały czas pada. Jutro jest sobota, na jutro też zapowiadałem deszcze. Aż do niedzieli. Więc już nic się nas nie poradzi. No, jak to wygląda. Masakra, powiem wam. Jest z tym wszystkim. Ale cóż, nie będę was więcej zanudzał. Idę sobie dalej owredlać, obkopywać, obsypywać te ziemniaki. Jeszcze rzucimy okiem, jak to z tej strony wygląda. No, nawet całkiem przyzwoicie będzie wyglądało, jak się dokończy. Będzie luks. Pierwszy raz te ziemniaki sobie zasadziłem. Tutaj były śliwki, rosły kiedyś. I żeby puste pole nie leżało przez ten rok, zanim one się tam, się ta ziemia odpocznie trochę, no to nasadzimy kartofle. Co wyjdzie, zobaczymy. No więc ja się biorę dalej do roboty. A wam życzę udanego weekendu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Tak. Cześć, skiterek, cześć. No.